Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty Twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Formicki. Na antenie oczywiście Radia Afon będę dla Państwa prowadził cykliczne audycje poświęcone sportu żużlowemu. Oczywiście w nazwie będzie to Speedway Story, że tak powiem. Także myślę, że słuchaczy troszeczkę zainteresuje historia rozwoju tego sportu w Częstochowie, a także później przejdziemy oczywiście w następnych odcinkach troszeczkę do światowego żużla, do żużla takiego niekonwencjonalnego. Oczywiście Państwo dowiecie się ciekawych nowinek, takich, które po prostu rzadko można było usłyszeć w prasie czy w lokalnej telewizji. Ja oczywiście posiadam takie materiały, także wszystko Państwu przekażę. Drodzy słuchacze, oczywiście na początek byśmy przypomnieli może historię tego rozwoju częstochowskiego sportu żużlowego, albowiem pierwsze zawody zostały rozegrane, drodzy słuchacze, dokładnie 3 sierpnia 1924 roku. Startowali wówczas cykliści i motocykliści. Oczywiście tych cyklistów było 18, motocyklistów 8. Były to, proszę Państwa, drodzy słuchacze, takie niekonwencjonalne, można powiedzieć, zawody, które były rozgrywane na takim torze o długości 250 metrów. Oczywiście cykliści rozgrywali takie, można powiedzieć, zawody kolarskie. Ścigano się wówczas na dystansie 20 okrążeń systemem australijskim. No i oczywiście zawodnik, który zajmował ostatnią pozycję na danym okrążeniu, oczywiście odpadał. Natomiast jeśli chodzi o cyklistów, o motocyklistów oczywiście, to motocykliści rozgrywali zawody w poszczególnych biegach, można tak to powiedzieć. No to wiadomo, że te zawody się różniły znacznie od dzisiejszych zawodów żużlowych, albowiem, drodzy słuchacze, start tych zawodników był ustalony na 10 okrążeń, się ścigano na 10 okrążeniach, 5 okrążeniach i cykliści po prostu nie było jeszcze wtedy prowadzone jakiejś takiej punktacji. Chciałbym tu nadmienić, że oczywiście wśród motocyklistów startował Więckowski, Czerwiński, Krajewski, Filipowicz, Ostrowicz, Wencel, Bojarnowicz i Piątkiewicz. Ale, drodzy słuchacze, to mówimy tutaj oczywiście o tych początkach tego sportu, tego rozwoju, który po prostu, można powiedzieć, tak zapoczątkował starty. Natomiast już wiadomo, że w powojennych etapach, powojennej etapie, można powiedzieć, rozwoju tego sportu, więc rok 1946 kojarzony będzie z rozwojem i taką ekspansją sportu żużlowego w Częstochowie, albowiem po raz pierwszy zawody były rozegrane w Częstochowie. Tutaj, gdzie obecnie stoi oczywiście hotel Mercure, znajdowała się taka bieżnia żużlowa i wówczas, drodzy słuchacze, powiem tak, w 1946 roku zorganizowano pierwsze zawody. Oczywiście miał się wtedy odbyć wyścig kolarski, ale niestety zawodnicy, powiem tak, kolarze po prostu pomylili trasę etapu i zamiast zjawić się oczywiście tutaj w alejach, gdzie dzisiaj się mieści Cepelia, a wtedy był tor taki żużlowy, taka bieżnia, pojechali w innym kierunku. No i oczywiście znaleźli się również tych cykliści. Co trzeba było, motocykliści, co trzeba było oczywiście zrobić? Drodzy słuchacze, oczywiście zeszła się dość duża liczba uczestników publiczności, około 3,5 tysiąca osób, a więc trzeba było tą publiczność jakoś zabawić. I wówczas motocykliści stanęli na wysokości zadania. Rozegrano oczywiście te zawody na dystansie 10 okrążeń. Były dwa oczywiście półfinały. Startowano, ścigano się wówczas na 10 okrążeń. I w pierwszym z tym półfinale w klasie 250 cm zwyciężył oczywiście Waldemar Miechowski, a w drugim półfinale na 10 okrążeń zwyciężył pan Seifert. Oczywiście w finale spotkali się obydwaj ci uczestnicy tych zawodów. Zwyciężył oczywiście nasz Nestor Częstochowski, pan Waldemar Miechowski. Ale tutaj niestety sędziowie mieli wielki dylemat, gdyż nasz Nestor, pan Miechowski, podpierał się na zakrętach nogą. Oczywiście nie były wtedy sformalizowane te przepisy, a więc dość długo sędziowie się zastanawiali, czy można uznać w ogóle taką rywalizację. Pierwszy wyścig, ten w trzeciej alei, który rozpoczął tą imprezę, że tak powiem,
No, to był wyjątkowo, bo to zrobione wszystko było tak, na kolanie. Różne te regulaminy, które nie były za bardzo dobrze przemyślane, bo ocenili mój bieg jako taki, że musiałem się podpierać nogą, co było normalne, jak się okazało. To była tylko intuicja moja. Oczywiście jednak po weryfikacji, sprawdzeniu wszystkiego wygrał oczywiście nasz młody zawodnik, bo chciałbym to nadmienić, że pan Waldemar Miechowski wówczas miał 17 lat, a więc były to, można powiedzieć, jego pierwsze takie nieoficjalne zawody, w których zwyciężył. Oczywiście w późniejszym roku, w 1947 roku, a dokładnie 6 lipca, zostały rozegrane oficjalne już, powiem, zawody na tym częstochowskim, na tej bieżni oczywiście częstochowskiej. Wtedy zjechały się kluby z Rybnika, z Poznania, oczywiście z Mysłowic, Katowic i Bytomia. I wówczas były rozegrane takie nieoficjalne zawody. Oczywiście ścigano się wówczas również w trzech klasach rozgrywkowych, w klasie 125, 250 i 350 cm sześciennych, bo muszę tu zaznaczyć słuchaczom, że te motocykle to były nie takie jak dziś, tylko motocykle uliczne, gdzie były pozdejmowane lampy, prawda? To były zupełnie inne motocykle i ścigano się wówczas na dystansie 10 okrążeń. I oczywiście w tych półfinałach i w tych eliminacjach, które się odbyły, startował oczywiście częstochowianin, pan Waldemar Miechowski, oczywiście startowali pan Zejfert. I muszę tutaj zaznaczyć, że właśnie w tych klasach motocykli startowali zawodnicy z Pogoni Śrem, Katowic, Bielska, Rybnika, Kielc. Oczywiście Częstochowskie Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów reprezentowało 11 zawodników. Tak jak mówię, zawody odbywały się w czterech klasach rozgrywkowych, a zwycięzcami w tych pierwszych kategoriach zostawali Hynek, oczywiście z Pogoni Katowice w kategorii do 250 cm, Miechowski oczywiście z Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów w kategorii do 350 oraz Więcek z OSK Łódź w kategorii do 500 cm sześciennych z Pogoni Katowice. Najlepszy oczywiście czas, można powiedzieć 144,8 sekundy, uzyskał na torze o długości 500 metrów Hynek. I oczywiście jest to odpowiednia średniej prędkości około 49,7 km na godzinę. W roku oczywiście 48, czyli już późniejszym, drodzy słuchacze, postanowiono oczywiście utworzyć ligę żużlową złożoną z 9 zespołów. Jednak do eliminacji zgłosiło się 16 drużyn, w tym również Towarzystwo Częstochowskich Cyklistów i Motocyklistów i wówczas utworzono dwie ligi żużlowe, można tak powiedzieć. Oczywiście w tych eliminacjach Częstochowskie Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów reprezentowali tacy zawodnicy jak Waldemar Miechowski, Marian Kaznowski, Leonard Ciurzyński. Niestety oczywiście z braku możliwości klubu, klub nie mógł wystawić do tych zawodów Bogdana Lasowskiego oraz Władysława Blachowskiego, dlatego że po prostu brak było motocykli. Oczywiście eliminacje przeprowadzono na torach żużlowych w Łodzi, Pucku, Grudziądzu i tutaj chciałbym nadmienić, drodzy słuchacze, że 25 oczywiście kwietnia startował w Łodzi pan Miechowski, zajmując drugie miejsce w kategorii 250 cm, a siódmy w klasyfikacji ogólnej był. Następnie oczywiście 2 maja w Pucku Ciurzyński zajął czwarte miejsce w kategorii 250 cm, a Kaznowski oczywiście startował w Grudziądzu, ale zajął dalsze odległe miejsce. Oczywiście w tych czasach startowało się na motocyklach typu Jawa. Oczywiście było dużo również defektów. No, te maszyny nie były takie jak obecnie. Nie było też oczywiście dostępu do części. Wiadomo, były to czasy powojenne. Drodzy słuchacze, oczywiście zaplecze można powiedzieć Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów był znany warsztat pana Zygmunta Sokolnickiego, który oczywiście na ulicy Wesołej prowadził ten warsztat. No i może, drodzy słuchacze, tyle bym wspomniał o początku tego i rozwoju tego sportu. Także zachęcam oczywiście do słuchania audycji i w następnym odcinku, drodzy słuchacze, przekażę państwu dalsze informacje. Dziękuję bardzo.